Zakazane ulice miast oraz wyznaczone strefy zakazu wjazdu dla samochodów prywatnych. Brytyjczycy już świętują z tego powodu. Ja nie tylko będę mówił o tym, co zrobimy, tylko my po prostu część tych rzeczy robimy w Warszawie już. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. To będzie szybciej. To będzie szybciej. No właśnie, czy na pewno tego chcemy, czy na pewno chcemy, żeby Platforma Obywatelska rządziła i czy chcemy, żeby taki program właśnie był realizowany jeszcze szybciej? Program, który polega na ograniczeniu wolności polskich obywateli w dostępie chociażby do żywności, do mięsa, nabiału. Jedna szklanka mleka dziennie, cztery plasterki wędliny na dzień. Tak wynika to z tych rekomendacji grupy państw C40, do których należy Warszawa. Czy chociażby również, szanowni państwo, ograniczenie w poruszaniu się, w komunikacji, w lotach czy w wykorzystywaniu samochodów spalinowych w Polsce. To dzisiaj Rafał Trzaskowski chce wdrażać w Warszawie. O tym mówi na wielu konferencjach międzynarodowych, składa deklaracje, iż takie rozwiązania będą wprowadzane. A na swoim kampusie mówił, że jak Platforma przejmie władzę w Polsce, te rozwiązania będą wprowadzone w naszym kraju szybciej. Mówi o tym, że to na razie rekomendacje, zalecenia, ale szanowni państwo, tak to właśnie się zaczyna. Najpierw są rekomendacje, zalecenia, a później te wszystkie rekomendacje stają się twardym, sztywnym obowiązkiem i prawem. I tak najprawdopodobniej będzie to wtedy, kiedy Platforma Obywatelska przejmie władzę w naszym kraju. I to jest najprawdopodobniej program Platformy Obywatelskiej. To nie jest też tak, że to się nie dzieje, bo już są przecież pierwsze sygnały ze świata, iż w oparciu o rekomendacje państw C40, takie rozwiązania są wdrażane na przykład w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii. Tam już pojawiają się pierwsze protesty. To budzi niepokój, to budzi na pewno strach wielu ludzi, ponieważ jest to metoda na to, aby odebrać nam naszą codzienność, odebrać nam nasze normalne życie i odebrać nam naszą tradycję. To dzieje się w wielu miastach, to Rafał Trzaskowski chce wprowadzać tutaj w Warszawie i to dzieje się również w Parlamencie Europejskim. Rzeczywiście, drodzy państwo, jest tak, że to, co widzieliście na tym spocie, to nie ma żartów. Żarty się skończyły. To rzeczywiście jest tak, że Platforma Obywatelska, jej liderzy chcą bardzo w sposób taki bardzo radykalny ograniczać naszą wolność. Do tego się to po prostu sprowadza. Chcą nam mówić, jak mamy, co mamy jeść, czym mamy jeździć, ile razy wyjeżdżać na wakacje, jak się mamy ubierać. Krótko mówiąc, w taki sposób bardzo wyraźny chcą nam zabierać coś, co dla każdego człowieka jest najważniejsze, czyli takie poczucie wolności, decydowania o tym, co chce robić, jak ma robić i kiedy chce różne rzeczy robić. A że to nie są żarty, tak jak powiedziałem, to chcieliśmy państwu też pokazać głosowania w Parlamencie Europejskim, które ostatnimi miesiącami mają miejsce. W Parlamencie Europejskim głosowania dotyczące programu pakietu Fit for 55, pakietu, który w sposób taki bardzo mocny będzie ograniczał funkcjonowanie właśnie różnego rodzaju programów, które na co dzień, których my na co dzień korzystamy, bo to jest program, który ma dać jeszcze Europie więcej zieleni, ma być zielony, Europa ma być zielona od podróżowania samolotami, przez podróżowanie statkami, przez różnego rodzaju rozwiązania zmniejszające prędkość miasta. Krótko mówiąc, to wszystko się już dzieje. Dzieje się w Parlamencie Europejskim i bądźcie państwo pewni, że to, co widzieliście na spocie, to jest taka emanacja tego, co się już dzieje w tym wymiarze formalno-prawnym, czyli w Brukseli. To jest przykładowe głosowanie, jeżeli chodzi o system handlu emisjami. W ramach właśnie pakietu Fit for 55 przedstawiciele opozycji, Platformy Obywatelskiej oczywiście za. Pokażmy kolejne przykłady tego typu głosowań. Kolejne głosowanie, jeżeli chodzi o standardy emisji CO2 dla samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych. Oczywiście opozycja za. Podsumowanie głosowań, jeżeli chodzi o CBM, mechanizm uwzględniania emisji CO2 na granicach Unii Europejskiej, czyli bardzo mocne też działanie na rzecz ograniczenia poruszania się w ramach stref transgranicznych. Opozycja, Platforma Obywatelska za.
I kolejne jeszcze na koniec, Fundusz Społeczno-Klimatyczny, oczywiście Platforma Obywatelska i opozycja za. Do czego to wszystko prowadzi? Otóż prowadzi do tego, drodzy Państwo, że jeżeli te rozwiązania zostaną wprowadzone, jeżeli te rozwiązania będą już na grunt takiej praktycznego życia zrealizowane, to po pierwsze, trzeba się liczyć z bardzo dużym upadkiem, z ograniczeniem zasobności mieszkańców. Trzeba się liczyć z bardzo dużym ograniczeniem wolności, bo tutaj jest również kwestia przemieszczania. Trzeba się liczyć z bardzo dużym spowolnieniem gospodarczym w Europie. Trzeba się liczyć również z tym, że ludzie w Europie będą raczej zachęcani do tego, żeby siedzieć w domach, bo pod tym właśnie płaszczykiem walki z klimatem ich podróże, ich wolność, ich plany, ich zamierzenia zupełnie nie będą miały znaczenia. To jest, drodzy Państwo, realna stawka również tych wyborów. To jest ta stawka, którą my będziemy w tych wyborach bardzo mocno podkreślać i też mówić, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy na tego typu rozwiązania i nigdy na tego typu propozycje się nie zgodzi. I Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zabroni nikomu tego, co ma jeść, jak ma podróżować, jak się ma ubierać, jak się ma przemieszczać, jakim samochodem ma jeździć. To jest ta różnica między nami a Platformą Obywatelską, którą będziemy oczywiście podkreślać w kolejnych miesiącach. Te rozwiązania, o których mówił pan poseł Tomasz Poręba, to rozwiązania, które będą miały gigantyczny wpływ na życie społeczno-gospodarcze w naszym kraju, będą miały negatywny, jednoznacznie negatywny wpływ na rolnictwo, będą zamykane, likwidowane ubojnie, będą zamykane, likwidowane mleczarnie. Będzie to również miało wpływ te rekomendacje i prawo, które będzie na podstawie tych rekomendacji wdrażane, jednoznacznie negatywny wpływ na wolność komunikowania się, przemieszczania się obywateli. Wywoła to gigantyczny problem z wykluczeniem komunikacyjnym, a tego byśmy nie chcieli i z tym jako Prawo i Sprawiedliwość od wielu, wielu lat staramy się walczyć. Jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gwarantami tego, że ta agenda, lewacka, szaleńcza rewolucja ideologiczna nie będzie w Polsce realizowana. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o pytania, najlepiej w temacie konferencji i po jednym pytaniu od każdej redakcji z uwagi na ograniczony czas. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Ja chciałabym zapytać, jak panowie myślą, czy to jest jedyny pomysł Platformy Obywatelskiej, właśnie jeżeli chodzi o ten plan. Czy myślą panowie, że jeszcze powoli będą odkrywać karty i się okaże, że są jeszcze może gorsze pomysły na tą kampanię i właśnie obiecywanie Polaków rzeczy, których później mogą nie spełnić? No i czy rzeczywiście ten wprowadzenie tego planu C40 mogłoby wywołać gigantyczne problemy, między innymi gospodarcze. Dziękuję bardzo. Z całą pewnością jest to jedne z kluczowych założeń programu Platformy Obywatelskiej, czego dowodem są głosowania, o których mówił pan poseł Tomasz Poręba. Decyzje, które już teraz są realizowane na forum Parlamentu Europejskiego, dyrektywy, rozporządzenia, uchwały, które tam zapadają, już dzisiaj idą w tym kierunku. Pakiet Fit for 55 jest tego największą emanacją, a rekomendacje, które przed momentem przytoczyliśmy i które w Warszawie, jak to Rafał Trzaskowski, już de facto są realizowane, będą na pewno wdrażane z uwagi na to, że taka jest agenda polityczna Platformy Obywatelskiej. Ja nie słyszałem podczas ostatnich objazdów Donalda Tuska, żeby w jakikolwiek sposób odcinał się od tych propozycji Rafała Trzaskowskiego, żeby mówił, iż ten program nie będzie realizowany, że to nie jest program Platformy Obywatelskiej. Tak, proszę Państwa, to jest program polityczny ich grup politycznych, ich międzynarodówek politycznych, który już jest wdrażany, już jest powoli, krok po kroku realizowany na najwyższych szczeblach władzy, zwłaszcza w instytucjach unijnych. Ale tu może pan poseł Tomasz Poręba uzupełni. Warto też dodać, że Warszawa została wytypowana jako jedno z pilotażowych miast do realizacji tego programu. To też pokazuje realne zachowanie polityków Platformy Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego, liderów Platformy, którzy godząc się na pilotaż w Warszawie, tego typu abstrakcyjnych rozwiązań, które uderzają wprost mieszkańców miasta, godzi się na to, żeby właśnie odbierać im tą wolność, o której wcześniej mówili. Dzień dobry, Roch Kowalski. Kolejna redakcja.
Jedno pytanie. Ja sobie pozwolę podzielić na dwa, bo jedno jest do pana jako do rzecznika partii, a drugie jest w temacie konferencji. Panie rzeczniku, są takie dwa projekty związane z polityką rosyjską w Sejmie, które ugrzęzły. Komisja weryfikacyjna, która miała badać rosyjskie wpływy, to już się miesiącami ciągną pracę nad tym projektem i nie ma rozwiązania. Czy rozumiem, że ten pomysł jest już zamrożony, wygaszony, że można o tym zapomnieć? I tak samo projekt zmiany konstytucji w zakresie odbierania majątku rosyjskim oligarchom. Czy to też w kontekście zbliżających się wyborów jest już pomysł odłożony ad acta? Panie redaktorze, te rozwiązania legislacyjne będą procedowane w polskim parlamencie. Wiemy, że jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną, jest ona na etapie pracy komisji, właściwej komisji, która zajmuje się tym projektem. Rzeczywiście na początku były pewne perturbacje, jak pan doskonale wie. Projekt ten był kontestowany, nazwijmy to delikatnie, w komisji, wracał na posiedzenie plenarne. Dzisiaj projekt ten z powrotem wrócił do merytorycznej komisji, która będzie kontynuowała zapewne pracę, aczkolwiek to wszystko oczywiście wynika z harmonogramu prac w tej komisji, w związku z tym... Uda się tę komisję weryfikacyjną powołać w tej kadencji Sejmu? Zobaczymy. Wszystko zależy od tempa pracy, przede wszystkim w komisji. Wydawało się, że rzeczywiście, że ten projekt będzie szybciej procedowany, ale z uwagi na te perturbacje, o których z głosowaniami i odrzuceniem tego projektu w komisji, no, ten projekt krążył pomiędzy posiedzeniem plenarnym Sejmu a komisją i dzisiaj jest z powrotem w komisji. Czekamy na efekty prac, na sprawozdanie i zobaczymy, jak to będzie się toczyło. I mamy nadzieję, że oczywiście te prace pójdą sprawnie, bo taka komisja powinna powstać i odpowiednie instytucje, w tym osoby, które będą zasiadały w komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, powinny rzeczywiście zbadać te kilkanaście ostatnich lat, na jakich zasadach poszczególne decyzje zapadały, dlaczego Polska do 2015 roku ściągała z Rosji prawie 100% rosyjskiej ropy i właściwie dlaczego taki był jednoznaczny kierunek ówczesnego rządu, dlaczego prawie 100% importu gazu również pochodziło z Rosji, dlaczego był plan podpisania kontraktu do 2037 roku z Rosją, kontraktu gazowego i dlaczego umorzono Gazpromowi ponad miliard złotych długu. To są pytania na pewno, które frapują mocno opinię publiczną i Donald Tusk też na nie nie odpowiada. Myślę, że taki organ mógłby również te kwestie weryfikować. Być może. Tym dziwniejsza, że ta komisja nie powstaje, skoro państwo ją zapowiadali. Drugie pytanie dotyczy tematu tej konferencji. Dopóki to była taka dyskusja w internecie, na Twitterze, to może to można było traktować w kategoriach żartu, ale panowie, czy to jest na poważnie? Czy ta konferencja, ten spot, który panowie zaprezentowali, czy to jest realnie poważny temat? Panowie wiedzą, że te informacje były dementowane, że nie ma takich planów, że nie ma żadnych zobowiązań, ani nie ma żadnych dokumentów, a w tym spocie no, to była jakaś dezinformacyjna kaskada. Nie wiem, dlaczego Londyńczycy mieliby się cieszyć z tego, że w Warszawie są zamykane ulice na przykład. Absolutnie to jest realna perspektywa, panie redaktorze. Wspomni pan moje słowa, dlatego że to jest taka ogólna tendencja już, która ma miejsce w Unii Europejskiej. Ale panowie na to nie mają żadnego dowodu. Ale to jest, mi, ale mam jest dowód. Jedna grafika, na ale której państwo pan, opierają całą tę narrację. Ale widzi pan, no jak nie ma dowodu, skoro ma pan założenia C40 miast najważniejszych Unii Europejskiej, które w sposób radykalny chcą ograniczać spożywanie mięsa, nabiału, jajek, mówić ludziom, czy mają jeździć takim, czy nie innym samochodem, zwężać ulice, zostawiać no bardzo wąskie przejścia. Pan wie, że to jest czysty populizm, bo jeśli jest... Nie, to dobrze, to zatrzymajmy się przy tym. Panie redaktorze, dajmy do końca. Ale inaczej, musi mi pan dać skończyć. I odpowiadając na pana pytanie, tak. To jest realna perspektywa, która czeka Polskę, jeżeli rządzić będzie Platforma Obywatelska. Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, Warszawa jest wśród pilotażowych miast, które mają te wszystkie szaleństwa pseudoekologicznie realizować. I to nie jest jakaś przypadkowa grafika, to nie jest jakaś przypadkowa zbitka różnych wydarzeń, tylko to są fakty.
Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeżeli będą rządzić, to to wszystko będzie realizowane jeszcze szybciej, szybciej i jeszcze raz szybciej. Czyli jak będzie rządzić Platforma, będzie to realizowane. Nie rozumiem jakby pana tutaj... Ja też nie rozumiem, bo to jest jakby, powtórzę, to jest czysty populizm. Jeśli ma pan do wyboru, proszę mi teraz dać dokończyć, jeśli ma pan do wyboru przemysłową, niczym nieograniczoną produkcję tak na dobrą sprawę mięsa, którego znaczna część jest po prostu wyrzucana, a rekomendacje dotyczące ograniczenia spożycia mięsa, to naprawdę wybiera pan tę niczym nieograniczoną przemysłową produkcję? Panie redaktorze, ale przecież to jest kwestia zupełnie czegoś innego. To jest kwestia poczucia wolności naszej. Czy będziemy jeść mięso, czy nie będziemy jeść. Oni nam mówią, to jest kwestia odpowiedzialności za środowisko, nie, ale za społeczeństwo. A państwo z Platformy mówią nam, że mamy jeść mniej mięsa, mniej jajek, mniej nabiału, jeździć elektrykiem, a nie dieslem, zabrać samochody. Jeśli będziemy jeść mniej, to będziemy produkować mniej. No to jest naturalna konsekwencja. Ale proszę nie iść jakby w taką narrację, że jak będziemy jeść mniej, to będziemy produkować mniej. Ale ja się pana pytam, czy ktoś ma przyjść do pana do domu i powiedzieć panu, gdzie ma pan jechać na wakacje i kiedy, jakim samochodem ma się poruszać, jak nie ma pan jeść śniadanie albo obiad, czy pan by tego chciał? A czy ma pan jakikolwiek dowód? Nie, czy ma pan jakikolwiek dowód na to, że ktokolwiek planuje coś takiego, planuje wejść do mnie do domu i nakazywać mi, gdzie mam jechać na wakacje? Szanowny panie, no właśnie albo pan uczestniczy. Albo pan uczestniczy w tej konferencji. Może odtwórzmy jeszcze raz ten spot. Jeszcze są pytania. Otworzymy jeszcze specjalnie dla pana redaktora Rocha Kowalskiego spot, bardzo proszę. Kto mówił, kto zapowiadał, że taki program będzie realizowany? Pan redaktor mówi, szanowni państwo, że to jest populizm, to co tutaj mówimy, a to są zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Ja nie prosiłem o wyświetlenie spotu. Rafał Trzaskowski. 2050 na 100%. Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Rafał, czym jest organizacja C40? C40 to taka organizacja, w której te najbardziej ambitne miasta całego świata walczą z ociepleniem klimatycznym, walczą o czyste powietrze. Pan Rafał jest lepszym handlowcem niż samorządowcem. Potrafi sprzedać nawet największy bubel jako towar pierwszej jakości. Jak zatem wygląda walka o czyste powietrze według pana Rafała i programu Platformy Obywatelskiej? Będziemy rozmawiali o tym, jak oszczędzać żywność, jak się zdrowo odżywiać. Pan Rafał dietetyk zaleca. Ograniczenia spożycia nabiału do 90 kg rocznie na osobę. Obecnie spożycie to 200 kg, czyli za Platformy będzie szklanka mleka na osobę dziennie. Jeśli lubi się jeść mięso, to zgodnie z zaleceniami C40, które chce wprowadzać Platforma Obywatelska, twój przydział to 16 kg rocznie, co daje 4 deka wędliny na osobę dziennie. Zakupy ze znajomymi? Nic z tego. Nowa rzeczywistość to maksymalnie 8 sztuk ubrań rocznie. Lot z rodziną do ciepłych krajów, żeby uzupełnić zapasy witaminy D? Nie, kiedy rządzić będzie Platforma Obywatelska. Nowy limit to jeden lot na 2 lata. Pseudoekolodzy z Platformy bardzo lubią nakładać limity, ale na innych. Sami nie ograniczają swoich lotów na koszt podatnika. Co by tu jeszcze? Limit 190 samochodów na 1000 mieszkańców, hurtowo zwężane ulice miast oraz wyznaczone strefy zakazu wjazdu dla samochodów prywatnych. Brytyjczycy już świętują z tego powodu. Ja nie tylko będę mówił o tym, co zrobimy, tylko my po prostu część tych rzeczy robimy w Warszawie już. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. To będzie szybciej. Tylko dopowiem, ja nie prosiłem o wyświetlenie tego spotu i powtórzyłbym jednak po tej projekcji ponownej to samo pytanie, czy to jest na poważnie. Panie redaktorze, to pytanie proszę zadać Rafałowi Trzaskowskiemu, czy rzeczywiście na poważnie chce nam urządzać życie i ingerować w naszą wolność, wolność wyboru? Nie, co zapowiada już od wielu, wielu miesięcy przecież. Kolejne pytanie, prosimy. Dzień dobry, Aureliusz Ujewski, Fakty TVN. Ja chciałem zapytać, jak panowie skomentują pakt senacki, który dzisiaj jest podpisywany przez opozycję. Czy to jest problem dla Zjednoczonej Prawicy i czy nie obawiacie się państwo w PiS-ie kolejnej przegranej w Senacie? Panie redaktorze, my rzadko kiedy oglądamy się na opozycję, po prostu robimy swoje. No, raz się godzą, innym razem się kłócą. Wiemy, że co do Sejmu to się chyba nie dogadali. Dzisiaj się okazuje, że w Senacie już jakieś niby porozumienie jest. Zobaczymy na jak długo. Wiemy doskonale, że po stronie opozycji
wszystko trzeszczy i właściwie to, do czego zobowiązał się Donald Tusk po powrocie z emigracji z Brukseli, nie wypaliło. Donald Tusk, panie redaktorze, opowiadał, że do końca grudnia będzie wspólna lista. Okazuje się, że tej wspólnej listy nie ma. Dzisiaj mamy do czynienia z jakimś paktem senackim. Swoją drogą na korytarzach w parlamencie politycy opozycji mówią, że to w sumie jeszcze nie do końca jest dogadane. Także no, ciekawie się zapowiada i myślę, że warto to obserwować. Czyli obaw nie macie, panowie? My się na opozycji nie oglądamy, robimy swoje. To jeszcze w imieniu kolegów z TVN24 chciałem zapytać. Kancelaria premiera wydziela 3 miliony złotych na kampanię informacyjną na ten rok. No i pojawiają się zarzuty opozycji, że w praktyce to fundusz wyborczy PiS. No i pytanie do panów, czy takie pieniądze powinny być wydzielane w roku kampanii wyborczej i czy nie powinno być to rozliczane przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, różne instytucje mają swoje budżety marketingowe na prowadzenie różnego rodzaju kampanii informacyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły związane z tymi kwotami, z tymi zamówieniami, to bardzo bym prosił o zadawanie tych pytań w kancelarii premiera, no bo oni, jak rozumiem, że prowadzą akurat to ogłoszenie, tak, prowadzą to zamówienie publiczne. Także proszę pytać o informacje szczegółowe w kancelarii premiera. Prosimy o kolejne pytania. Dzień dobry, Weronika Korol, Polsat News. Skoro jesteśmy w temacie kampanii, w temacie spotów, to ja chciałam zapytać o aktywność na TikToku. Między innymi Stany Zjednoczone zażądały Biały Dom usunięcia z urządzeń urzędników aplikacji TikTok, obawiając się wycieku danych. Wiadomo, że politycy PiS-u, ale także opozycji są bardzo aktywni na tej platformie. Czy nie obawiają się państwo problemów z tym związanych? Ja nie wydaje mi się, żeby to w tym momencie był problem. Na razie mam rekomendację, tak jak pani wspomniała, Departamentu Stanu. W Komisji Europejskiej, to też jest ciekawa wiadomość, również pojawiły się takie rekomendacje co do ograniczenia używania TikToka. Natomiast to są wszystko bardzo ogólne projekty jakichś różnego rodzaju zmian czy ograniczeń. Więc my, dopóki nie będzie to sformalizowane, dopóki nie będzie jakichś twardych rekomendacji, że rzeczywiście TikTok jest narzędziem groźnym, niebezpiecznym z różnego punktu widzenia, absolutnie będziemy kontynuować tą naszą aktywność, tak aby docierać do jak najszerszej grupy wyborców i przekonywać ich do naszego programu. A jak pan ocenia działania innych państw w tym zakresie, bo oni już wprowadzają te ograniczenia? Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych o tej to nie słyszałem, natomiast wiadomo, że w Unii Europejskiej to tego typu decyzje są podejmowane przez wszystkie kraje, najczęściej z rekomendacji Komisji Europejskiej, a ponieważ na tę chwilę nie ma takiej twardej rekomendacji, uznajemy, że temat jest jeszcze absolutnie niedookreślony i na tyle świeży, że nie będziemy w ogóle do niego się odnosić. Miliony ludzi korzysta z TikToka każdego dnia. My również chcemy mieć kontakt z tymi osobami, które są obecne na TikToku. Natomiast z tego, co się orientuję, te rekomendacje, o których pani mówiła, dotyczą instytucji publicznych tylko i wyłącznie, a nie obywateli. Dzień dobry, Edward Jasnosz, Telewizja Trwam. Ja chciałbym zapytać, jak panowie oceniają obietnicę wyborczą Donalda Tuska, jaką jest zerowe oprocentowanie kredytów hipotecznych i dopłaty do wynajmu mieszkań? No ja myślę, że najbardziej z tej propozycji cieszą się deweloperzy i wielkie banki. Znaczy myślę, że obydwie te instytucje otwierają szampana. I trzeba mieć tego świadomość, że to jest taka propozycja skrojona właśnie pod nich, a nie pod zwykłych obywateli. A to po pierwsze, a po drugie, pamiętacie państwo rządy Platformy w latach 2007-2015 i naprawdę oczekiwanie, że Platforma Obywatelska może jakiekolwiek postulaty i obietnice zrealizować, no w naszym przekonaniu jest daleko idącym oczekiwaniem. No pamiętamy, szanowni państwo, te wypowiedzi chociażby pana Rostowskiego, który mówił o tym, iż obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą, albo dwa razy obiecać to, jak raz zrealizować. O tym mówili pan Rostowski, pan Sikorski. Znamy filozofię działania Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy, jak wyglądały 8 lat ich rządów, które są chyba najlepszą laurką tak naprawdę tego, co działo się w Polsce wtedy, kiedy rządził w Polsce Donald Tusk i jego koledzy z Platformy. A to jest jakaś konkurencja dla tego programu zapowiadanego przez państwa niedawno? Programu mieszkaniowego? Nie dostrzegam takiej konkurencji. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Dzień dobry, Adam Bysiek, News24. Mam do panu takie pytanie, mówią państwo o planie wyborczym Platformy, a jaki jest plan PiS-u na przykład na to, by uzyskać finansowanie ze środków z KPO? No bo póki co mamy taką kampanię
Mam takie trzy zdjęcia. Na jednym jest między innymi pan i czytamy: Trzaskowski zabroni Polakom jeść mięsa. Następnie: Trzaskowski będzie kazał Polakom jeść robaki. I następnie, to wiadomo, wiadomości TVP, opozycja chce, żeby Polacy jedli znów robaki. Polacy bardzo zmęczeni taką kampanią nienawiści, takimi konferencjami jak ta, które bazują na skrajnych ludzkich instynktach, a oczekują programu wyborczego, na przykład państwa, odpowiedzi na to, co dalej z KPO, miliardami złotych. Panie redaktorze, może podzielę swoją odpowiedź na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, co zaprezentowaliśmy dzisiaj na konferencji. To nie jest tak, że my sobie temat wymyśliliśmy, że my wyssaliśmy